Dzień dobry, witam serdecznie. Kontraband Police. Gramy sobie w takim razie. Zostaliśmy strażnikiem granicznym. Zobaczymy, jak nam się uda tutaj rywać. Czy będą jakieś przemyty, czy nie. Żadnych spoilerów. Dobra, dowiedzmy się, co tam się wydarzyło. Gra jest stara. Ta gra wyszła tydzień temu. Dobra, zaczynamy. Gra inspirowana rzeczywistością, okej. Okay. Przejście graniczne w karikatce. Okej. Okay. W porządku. Okej. Okay. Chyba jednak trochę dźwięki dałem za cicho. A w ogóle jest dźwięk z gry? Chyba jest dźwięk z gry. Ale na wszelki wypadek dodam. Żeby nie było. Dobra. Witam, witam, towarzyszu. Padrowniki Adali, to wódka Grudok. To nie ta przywatko, liszto niedzielka, od dribaj dziura. Za towarzysz komisar, waliszto Edwas Akato. Okej, spoko. A fajnie. No podsiadaj w siem regulków, ili opokończyli szkali rozników. Baduli małasi, weź to Ilio Akristkow maćko mo. Okej. Okay. A co się z nim stało? Adamy tradzież. No, posłał raporta, a czwarisz komisar. Popowdzia. Okej. Okay. Nie ma problemu. Idziemy w takim razie. Ach, witam, witam. Czy mogę z tobą porozmawiać? Witam pana, hejka, hejka. A, nieważne. A nie mogę z nim sobie pogadać zbytnio. Dobra, leśmy w takim razie. Fajnie. To jest jakaś gazeta. I dowiadujemy się o tym roznikowie. Dowódca Straży Granicznej został w karikatce został oskarżony o współpracę z gangiem przemytników i skazany na 10 lat ciężkich robót. Ajajaj, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie korupcji w policji. Mają przesłuchania 6 innych osób powiązanych z Roznikowem. No nieźle, czyli zastępujemy go chyba. Menomiano komisar Andrzejew. Ed objaśnienia waszyk Daniela. To fajnie. Dobra, idźmy pod naszą teczkę służbową. Tylko gdzie jest tu wejście do naszego domku? Ten to jest wejście. Dobra, wchodzimy. No i bierzemy sobie w takim razie teczka służbowa. Okej. Okay. Dobrze jest głośnościowo. Imię i nazwisko, data ważności, numer paszportu, zdjęcie. Okej, okay, w porządku. Zapraszam, zapraszam. Witam, witam. Git jest? No i subcio. Witam pana serdecznie. Co to można... Co? A ja będę zamykał drzwi, a nie pan. Jak będę chciał, to trzeba sprawdzić poziom drzwi. O, ja myślę. Czekaj, to... Dobra, wydaj mi te dokumenty. Trzeba sprawdzić jakoś pana drzwi. Proszę się nie denerwować. Drugich też. Dobra, działają sprawnie. To też działają, dobrze, dobrze. Bagażnik działa, dobrze. A teraz panu pranka zrobię. A jestem zajebistym pranksterem, nie? Dobra. Jak tego użyć teraz? Okej. Okay. O, w ten sposób, okej. Okay. No to tak jak papers, please. Dobra. Zgodność, brak zgodności, błąd porównania. No to tak jak w to papers, please to mamy. Zgodność. Okej. Okay. Paszport. Oznaczenie, znalezione w dokumentach, zaznacz przynajmniej jeden błąd, zanim zawrócisz kierowcę lub pozostaw czysty raport, kiedy udzielisz zgody na wyjazd. Okej.
W takim razie tak, imię, nazwisko się zgadza, data ważności. Data ważności. Ważny błąd. A, to nie jest. Bo nie to, ważne. Data ważności to to. Ważne do. A, nie mogę tak tego sprawdzić. Ważne do 17. A on ma ważność. Karta obywatela. Okej, okay. Numer paszportu to się chyba zgadza. Godność, zdjęcie. Z tym mam porówne zdjęcie z nim. Nie wiem, jak porównać zdjęcie. Nie no, wszystko się zgadza chyba. Imię, nazwisko jest ok, data ważności chyba też się zgadza. Ok, zegarka, musisz kliknąć kartkę, to tą kartkę. To jest, 16 kwietnia jest. 16 kwietnia, to jest do sierpnia, a to jest do lipca. To git chyba. To się zgadza chyba w takim razie. Godność. I numer paszportu, to chyba też muszę kliknąć. A zdjęcie jak porównać? Jak mam porównać zdjęcie? To jest mapa w ogóle. To będzie... Kurde, to będziemy mogli chyba jeździć normalnie po tym. Nie da się kliknąć jego twarzy. Okej, to jest raport. Tam musisz? A, okej. Okay. Zdjęcie. A, po prostu muszę to porównać, okej. Okay. Wyglądasz tak samo. Okej. Okay. A, możesz przekroczyć granicę. Dobra, wszystko kontrola zakończona. I zatwierdzone. Dobra. W porządku. No nie, no czemu to się samo pozamykało? Co to mało być? A nie, no sadkę. O, maluszek. Witam, witam. Dobra, no to już musimy wszystko otworzyć. Dobra. Kartę wstępu. To jezny. Proszę o dokumenty. Dawaj. Jesteś cudzoziemcem, w porządku. A nie, czekaj, muszę sprawdzić swoje dokumenty. Nieważne. Okej, okay, w takim razie, co tu masz? Karta wstępu. Wszystko się zgadza? Zgadza się. To się zgadza? Zgadza się. To się zgadza? Zgadza się. Jest 16 kwietnia. To jest to jest do tego urodzenia. Ważność do... Brak zgodności. No i tutaj się zaczyna problem. Jak to teraz mogę... Muszę tą raport i muszę data ważności. Okej, okay, samo się zaznaczyło. Zdjęcie się zgadza. No powiedzmy, że się zgadza, chociaż ten kolor brody. No nie, no myślę, że się zgadza ogólnie, nie będzie problemu. Ale data ważności, od razu jest przypał. Dobra, kontrola zakończona i odrzucony. No niestety. O, grozisz mi, tak? O, tyle ci powiem. O, będziesz jechał. O, co ty sobie myślisz? Co, będziesz te drzwi zamykał? Nie sądzę. O, masz, o, będę za tobą biegał, ci otwierał wszystko. Nara. Dobra, następny. Witam, witam. Fajna sprawa, podoba mi się gierka już. Dzień dobry, witam pana. Co tam u pana? No co pan zamykasz, no? Nara? Już daję, no ja myślę, że dajesz. Jakbyś nie dał, to byś nie zdał. Dobra, jak wyglądasz? Okej, wyglądasz dobrze. Podobnie jak na zdjęciu. 81 do października, wszystko w porządku. Imię, nazwisko się zgadza. Numer się zgadza. Zdjęcie się zgadza, numer paszportu się zgadza, data ważności się zgadza, imię, nazwisko się zgadza. To powinno być w porządku. Zasłaniam coś? Tym zielonym paskiem. Co zasłaniam zielonym paskiem? Dobra, to tyle w takim razie. To jest tylko kontrola zakończona, zatwierdzony. Rado tu ksaju, amanu, a ciobaczyste. Cel donate'ów, ale co cel donate'ów zasłania?
O, ja myślę. Dobra. Ilość hajsu? Auto to zobacz. To zasłaniam wam. Teraz zobaczymy. Witam, witam. No i co wam zasłaniam? I gdzie zasłaniam ile kasy? No, że ile dostanę. No, ale co to za... jakby problem. Dobra, i... Ojajajajajaj, proszę pana. Już mamy niezgodność. Dziękuję bardzo. Tam jesteś oscypek. A więc ja nie mogę ich chyba wysyłać. Nie wiem, nie znam się na laptopach. Następne. A już nie ma następnych. Kurde, wszystkich ogarnąłem. Dobra. A nasze spanko? No to idziemy spanko. Odpoczynek. Sen odnawia poziom twojej percepcji. Okej. Pełna regeneracja trwa 8 godzin. Ulecz swoją kwaterę. Okej, fajnie. Spoko, idziemy spanko w takim razie. Aż trzeba. Wynagrodzenie. Ajajaj. Jak to kosztuje? Seria płacę za utrzymanie budynku 60? To nieźle. No dobra. Kolejny piękny dzień. A co mnie wyzywasz? No nieźle. I tyle ci powiem. Bob mi będzie tam. Będzie mnie wyzywał. Pierwszy raz gram w tę grę, chłop, kurde. Tyle razy już pewnie to widział. I będzie mnie wyzywać. No nie wytrzymam. Okej. Okay. Niemiednik podejrzewany. Dobra. Nie, to nie jest darmowa gierka. Nie ma tak dobrze. Dobra, więc tak, podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. Numer rejestracyjny, okej, czyli muszę obserwować numer rejestracyjny. Naszych informatorów wewnątrz gangu. Okej, przeszukać kabinę. Informacje dotyczące kolejnego transportu kontrabandy, okej. Okay. Dobra, dzień dobry. Dam, czy mogę cię prosić opuścić pojazd? No, ja myślę. O, mam ufałkę. Okej. Okay. Tutaj coś takiego musi być taki. Okej. Okay. To jest coś takiego. Okej, okay. Jak to teraz mogę. Co z tym mogę zrobić? Podnieść nóż ze stołu. Okej, okay, dobra, musimy wziąć nóż. Okej. Okay. No dobra. Aha. No, nieźle. Mogę go już zamknąć? No dobra. Jeszcze coś muszę szukać? Nie mogę go już tam? Pod maską, dobra. Czego mam szukać? Tutaj przyda się uważny wzrok. O, ciekawe! A fajnie, a mogę go już zamknąć? Okej. Okay. No w końcu! Ile można? No. Ile mogę czekać, żeby go aresztować? Areszt śledczy, tu
Przetrzymywani są przestępcy, którzy oczekują na transport do obozu pracy. Ulepsz więzienie, aby zwiększyć maksymalną ilość miejsc. Okej, czyli potrzebujemy nawet zatrudniać strażników więziennych i musimy... Mamy ograniczoną ilość miejsc. Ja pierdzielę, ale tragedia. Strasznie dużo tutaj jest roboty, powiem wam. Dobra, wychodzimy stąd. Okej. No, może będzie. O, prawda. No dobra, wychodzimy stąd chyba. Albo co? A, tutaj jest jakiś dzienniczek, magazyn. Okej, tutaj są jeszcze nasze rozpiska, po prostu rzeczy. Schowajmy te nielegalne rzeczy. Dobra. Dobra. Czy możesz się tego pozbyć? Dobry. Możesz tutaj posprzątać. Poproszę o posprzątanie. Idę. Dobrze. Dawaj mi to. Wszystkie urządzenia wezmę. Dobra, zapraszam. Witam serdecznie. Eczka. Witam pana. Witam. Proszę opuścić pojazd. Raz, dwa, trzy. Opuścisz pojazd ty. I proszę mi dać swoje dokumenty. Jestem pan aresztowany. Za wysiądnięcie. Proszę o dokumenty. Dawaj mi tutaj. No ja myślę. Dobra, no to co? Sprawdzamy. Godność. Podoba mi się. Tutaj. Oj, brak zgodności. Oj, proszę państwa. Wygląd git, data ważności. Też brak zgodności. Też brak zgodności. No nieźle. Co sobie myślisz? Teraz sprawdzimy. Co to ma znaczyć? Na pewno jakiś przemyt tutaj prowadzi, jak nic. Czy ja to mogę tak podnieść, czy... Nie, no chyba tutaj nic akurat nie ma przy sobie. Zobacz dach, mogę dach zobaczyć? Nie mogę dachu zobaczyć. Nie, musiałbym podskoczyć jakoś, ale nie mogę. Zobaczmy, rzucaj. Chyba nic złego nie masz, ale to nie zmienia faktu. Przebijam ci oponę! No, uszkodzenie pojazdu, no kurde no! Aj. Dobra. Kontrola zakończona. Odrzucony. Prosta sprawa. No, proszę sobie odjechać, proszę to przemyśleć jeszcze raz. Na następny raz. Opona przebita za marnowanie mojego czasu. Żegnam. Mamy kolejnego. A właśnie, nie sprawdziłem rejestracji. To nie była ta rejestracja. A! Nie mam tego. Już. Jest tylko... Wewnątrz gangu. Cenne informacje dotyczące kolejnego transportu, okej. Okay. Takie mamy tylko. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę opuścić pojazd w tym momencie! No, ja mam nadzieję, że nie ma problemu. Proszę mi podać swoje dokumenty w tym momencie. No, ja myślę. O, dawaj, szybciutko. Nie mamy całego dnia. Zgadza się. Zgadza się. Wygląd też się zgadza. Coś na ciebie znajdę. No. Pan, to już zaraz się dowiemy, czy nie będzie czego szukać. No, zaraz zobaczymy. Czy pan czegoś tutaj nie chowasz? Ja wszystko znajdę. Ja mam czas. Dzień dobry. O.
Nic nie ma. Podejrzane. Może tutaj jeszcze. W nogach trzymasz. Trzymasz. Schowek, właśnie. Mogę otworzyć schowek? A tu nie ma schowków. O nie. No dzisiaj ci upiekło się. Niech ci będzie. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Będę miał cię na oku następnym razem, jak będziesz przekraczał granicę. To byś sobie nie myślał. Oficie może być? A, zaraz to już za późno. Dobra. Perfekcyjna kontrola, no i pięknie. Witam, witam. No hejka. Co nara, co nara? Ja ci dam nara, zaraz cię aresztuję! Proszę opuścić pojazd w tym momencie. No ja myślę, dobra. Sprawdzamy, zaraz cię sprawdzimy, nie przejmuj się. Dobrze, dobrze, imię i nazwisko. Zgadza się, dobrze. Zgadza się, ważność. To się też zgadza. Tutaj też się zgadza. W porządku, czy zdjęcie się zgadza? Zgadza się, o dziwo. Podejrzane. Coś musi być nie tak. Nie możesz mieć wszystkich dobrych dokumentów. O, mogę tak zajrzeć. Dobra. Nie widzę żadnych narkołyków. Zobacz wiek. Wiek? A jaki ma wiek? Brzmi... No nie no, ale tego nie sprawdzę. Tego dzisiaj... 41. No dobrze chyba. No nie da się tego inaczej. Pokaż osoby, które ma 41, nie pamiętam. O, tak. Jak kierowcy 41 z naszych informatorów. Czyli coś na pewno tu trzymasz. No nieźle. O! Co ja tu widzę? O ty kurde! Ile pieniędzy! No, nieźle, złodzieju! O, chcesz mi dać łapówkę? Kusi! Nie! Idziesz do pierdla! Nie sądzę! O, i beczułonia. No, zostajecie to na zawsze. Dobra. Proszę tutaj oddelegować ten pojazd, proszę pana. Osprzątać tu proszę. Dezynfekcja pojazdu. Dziękuję, dziękuję. No dobrze. A, wszystko na dzisiaj. Dobrze, dobrze, idziemy z panką w takim razie. Dobra nocka. Ach, podoba mi się gierka, fajna. Przyjemna bardzo. Kurde, ile wydatków. Uszkodzenie części samochodu. No kurde, prosił się! Witam serdecznie, kolejny dzień na przejściu granicznym. Warisu, nam potrzeba oswobodzić spadny, ać posta, a z was przejażdżka, lubię. Transport więźniów. Uhu. No zajebiście, policyjku bazu będzie jechanu. Superancko. Dobra. Witam serdecznie, jesteście aresztowani, rozumiecie? Jedź do radiowozu. Ale fajnie, ale ich teleportowałem. Mogę tu przejść? Znajdziesz swoje radiowozy. Witam. A nie mogę z tobą rozmawiać, no szkoda. No dobra, wsiadamy.
ze swojego ekwipunku. A, z magazyn, dobra, czyli muszę wziąć kontrabandę z magazynu, dobra. W sensie te ich narkołyki. To idziemy. Dobra, bierzemy. No i proste, mamy wszystko. No idziemy już do nich. No to jedziemy, chłopaki. Ale będzie przejażdżka! Dobra, jazda. Wrum wrum będzie robione. Mogę tutaj zostawić? Nie mogę. Ja to muszę zrobić. Kontrabandę wysłanie ze swojego ekwipunku lub przenieść wybrane przedmioty z magazynu. Ale jak mogę je przenieść? A tutaj muszę je położyć. Dobra. Wrzucamy w takim razie. Dobra, weźmy siekierkę w zapasie. Dobra. Arma 3 to stanowka, robocny i łagra. Wy, panowku Ada Zakrutników, liczno et artam, elioważ naczynia... Tutaj jest obóz pracy, w porządku. Czyli muszę tutaj skręcić w prawo i cały czas prościutko. Bądź silnik. Dobra. Dobrze jadę? Chyba dobrze. Tutaj prościutko. Ale muzyczka, widzowie! Kurde, ale jazda, widzowie! O kurwa! To chyba nie było najlepsze. Dobra, nic się nie stało! Proszę się nie denerwować! Dobrze, że nam idzie! A i co jak wyprzedzanko? O nie, co to ma być? Ach, nie tam to. Liszto ać Astanowa Burma w prostu. Ajajaj. Ać my nie tam przejazd wielo. No to trzeba innym przejazdem. A, siekierę z bagażnika. Dobra, w porządku. Dobra. Tak się składa, że mam w ekwipunku jeden taki toporek. Najpięknie. Pozbyte. Dobra, jedziemy dalej. Nie, taka przeszkoda jest straszna. Zatrzymamy się na chwilę. Muszę zobaczyć, gdzie jechać dokładnie teraz. Tutaj muszę skręcić w prawo, dobra. W porządku. A jest, jest. A to ma zaznaczone nawet. Dobra. Perfekcyjna jazda. Tak do gułagu zaraz dorzucimy ich. Dobra. To może pójść nie tak. Tutaj będzie w prawo. Nawet znaki mamy, więc superancka sprawa. A witam, dzień dobry, wjeżdżam do obozu pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam. Dobra, masz tu więźniów. No i kurde, dwie stówki. No i dobra. Wracamy na chatę. Lepu Vlada. Okej. Narzędzia Vlada. Okej, czyli tutaj prosto musimy jechać. I w lewo, dobra. Próbujemy. Zaraz ogarniemy wszystko. Ajajaj. Dobra, trzeba wykręcić tutaj. Ja się wrąbałem. Nie wiem. Dobra, nic się nie stało, proszę się nie denerwować, i tak już szybę z przodu nie mamy. Dobra, skręcamy. Jazda przez tunel. Kurde. Robił się wrąbał znowu w czołówkę. A komu to potrzebne? Dobra, ile mamy hajsu? 6 stówek mamy. Kurde! Znowu prawie czołówka. Jak ty jeździsz? Właśnie nie mogę włączyć prowadząc. A nie, pod M-ką mam teraz mapę. Okej, dobra, dobra, rzeczywiście. Ja patrzyłem pod tałem po prostu tą mapę, a ja mam tutaj. Rzeczywiście. Kurwa, co to jest? Co to postawił ten kamień?
tutaj w lewo. I CX drifta. O kurde, słaby ten drift. Dobra, jazda, jazda. Ciekawe drogi mamy tutaj na granicy. Witam, witam. Narzędzia Vlada. Dzień dobry, panie Vladzie. Panie Vladzie, i tak nie skumacie. Dobra. Witam, witam obywatelu. Open. No to wchodzimy. O, dzień dobry, co masz na tutaj do sprzedania? O, masz czekan, po co mi czekan? Złociszy kosztuje? Chyba 80 złociszy, jeśli się nie mylę. Co ja potrzebuję? Gaz rurka, mogę ich bić, albo tonfę mogę kupić. W sumie nóż szturmowy, brzmi dobrze, weźmy nóż. Kurde, nie dwa! No nie! I tonfę weźmy. Dobra. Baza policyjna. Przekazać kontrabandę musimy, dobra. Nie ma problemu. Dobra, którędy jechać teraz do bazy policyjnej? Prościutto! No dobra, prościutto i w prawo. Znaczy no, tak, dobrze. Jedziemy! Na offroad wjeżdżamy. Oszczędzę może pieniądze na jakieś ulepszenia. Może się przydać. O kurde! A! Ale bym się wrąbał! Tartak. Tartak mi jest niepotrzebny chyba. Póki co. Dobra, kurczę, fajnie. Taki bardziej rozbudowany Papers, Please. Bardzo mi się podoba. Papers, Please było super, a tutaj jak jest jeszcze bardziej rozbudowany, to już w ogóle jest ekstra. Kurde. Ajajaj, majne szyba. Dzień dobry, panie policjancie. O kurde, ale się odbiłem. Witam, witam serdecznie. Dobra, wychodzimy. Witam, panie policjancie. A ja pozmyślał was nie tewa ma waju. Meno miano Nabokov. Witaj, Nabokov. Membienica, wsiem broniezy, turo ilo ać meno. Fajnie, fajnie. No dobrze, dobrze, nie przejmuj się, tak? Nie miałem zamiaru. No i co teraz z tobą mam zrobić? O, lekarz. 117 hajsu. Oba! No i koksuwa, wracamy w takim razie. A, chłop na wyjebce, on może, on już awansował. My jeszcze musimy zapracować na swój awans. Kurwa, co to za, kto to postawił, no? No tragedia, kto to postawił? Wjeżdżamy. Witam, witam. No przewiewnie, akurat się przyda jak najbardziej. Co tak wolno jeździcie? No, no, proszę mi tu zjeżdżać, proszę mi tu zjeżdżać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, super. No i to mi się podoba. Witaj, LT. No i w końcu mogę wykorzystywać swoje uprawnienia. Już wiem, na co płacę podatki. Dobra. Teraz tędy. No i posterunek. Dobra, tutaj się zatrzymamy. Witam, witam. Weź tu, podtrzymaj auto. Dobra, piękna sprawa. Posterunek. No i co, idziemy dzisiaj z panko już. Dobra, dobra. Przepraszam, LT. Już nie będę. Już nie będę czytał waszych komentarzy podczas jazdy. Dobra, kolejny piękny dzień. Tym akcentem będziemy go kończyć.
Więc kolejny odcinek już niedługo. Elo!